Hej, ludzie na całym świecie kombinują, jakby tutaj najpopularniejszy środek płatności, czyli dolara, zamienić na milion dolarów. I wiele kombinuje w ten sposób, żeby wziąć kredyt i dzięki kredytowi obrotowemu albo innemu kredytowi rozbudować firmę, rozbudować majątek i w ten sposób zarobić. A ja mam do tego takie podejście, że uważam, że kredyty wcale nie są dobre, wręcz są złe, tak samo leasingi i wszelkie formy dofinansowania przez państwo i po prostu z tego nie korzystam. Wytłumaczę Ci dlaczego, wytłumaczę Ci jak to historycznie wyglądało, a Ty decyzję podejmij sam. Generalnie kredyty pojawiły się stosunkowo niedawno, tak samo jak pieniądze pojawiły się stosunkowo niedawno, bo na początku ludzie robili tak, że ktoś potrafił coś robić, czyli jeden potrafił szczyc na przykład, a drugi był krawcem czy szewcem i była wymiana barterowa, nie było pieniędzy. Więc wtedy nie było problemu z kredytami, ale widzisz, no, był wtedy problem dla państwa jako takiego, bo jak państwo chciało iść na wojnę, nie miało pieniędzy i tutaj się pojawiał problem dla państwa, jak chciało kogoś podbić albo pokazać, dlaczego oni są tacy ważni. I kredyty się zaczęły pojawiać, jak pojawili się medyceusze mniej więcej w XV wieku i pożyczali na wojny. I problem był taki, że państwa nie chciały spłacać tych kredytów, bo wymyślały sobie rozmaite powody do tego, żeby tego nie robić. Ale nie będziemy mówić o państwach, tylko o prywatnych osobach i o firmach. W przypadku firm, w sumie cieszę się, że w Polsce stosunkowo niewiele firm bierze kredyty, bo to jest około 10% firm, bierze kredyty na działalność, na rozbudowę działalności i powiem Ci najprościej, dlaczego według mnie to nie jest dobre. Popatrz, wszystko sprowadza się do tego, żeby, moim zdaniem, do tego, żeby być głodnym. Jeśli Ty zjesz śniadanie, jesteś najedzony, to Ci nie interesuje jedzenie. Więc jeśli Ty dostaniesz pieniądze od banku, albo dostaniesz pieniądze od inwestora, albo dostaniesz pieniądze od kogoś na prowadzenie biznesu, czy to nieważne, jaka to jest forma finansowania, może to jest jakaś subwencja państwowa, to ponieważ to łatwo Ci przyszło, to się tego nie szanuje. Jak to są Twoje pieniądze, to zupełnie inaczej podchodzisz do wydatków i oglądasz ten pieniądz z każdej strony, zanim Ty cokolwiek kupisz, zanim Ty w cokolwiek zainwestujesz, zanim zatrudnisz pracownika, bo to są Twoje pieniądze. Zauważ, że wszystkie, absolutnie wszystkie topowe firmy na świecie nie mają czegoś takiego jak kredyty w banku. Jeśli mają, to mają ogromne zapasy gotówki na miliardy dolarów po to, żeby mieć te pieniądze na inwestycje, po to, jeśli nadejdzie jakaś sytuacja kryzysowa, to nie tyle, żeby się bronić przed kryzysem, tylko żeby ten kryzys wykorzystać, tak jak w tym momencie, gdzie najbogatsi bogacą się najbardziej, dlatego że mają odłożone pieniądze po to, żeby kupować firmy, które właśnie nabrały kredytów, nie są w stanie ich spłacać i te firmy bankrutują i pojawia się firma, która w odpowiedni sposób zarządzała pieniędzmi i miała po prostu odłożoną gotówkę i kupuje za grosze całe firmy. Jeśli chodzi o finanse osobiste, wygląda to dokładnie tak samo. Jeśli Ty potrzebujesz pojechać na wakacje, potrzebujesz kupić samochód, to jak bierzesz kredyt, nie jesteś już głodny. A do tego masz nad sobą obowiązek, Ty wiesz, że musisz komuś zapłacić co miesiąc jakąś tam ratę. Jeśli Ty nie masz takiego obowiązku, działasz zupełnie inaczej, bo okej, powiedzmy, że kupujesz sobie ten film, jak tydzień czy dwa tygodnie temu powiedziałem, co myślę na temat samochodu roku, nie będę już powtarzał, bo tam niegrzecznie mówiłem, ale zamiast wydawać pieniądze na ratę kredytową na samochód, gdybyś te pieniądze przeznaczył na przykład na inwestycje typu nawet kupno akcji, ale nie jako grę giełdową, tylko akcje miesiąc temu, jak popatrzyłeś co się działo na giełdzie, to wszystko było w dół i te osoby, które miesiąc temu kupiły na giełdzie, cokolwiek kupiły na giełdzie miesiąc temu, to do dzisiaj zarobiły przynajmniej 5-10%, przynajmniej, a były spółki, które wzrosły nawet o 60%. Widzisz, i to jest właśnie kwestia umiejętności zarządzania pieniędzmi, nie żeby brać kredyt na zachcianki, nie żeby brać kredyty na rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujesz. Bo czy potrzebujesz kupić samochód za 100 tysięcy złotych z litrowym silnikiem, który jest, no dobra, miałem nie mówić, ale powiedzmy, że
nie nazwę tego tak jak na ostatnim filmie, ale powiedzmy, że to jest niewiele warte. A musisz płacić miesięcznie powiedzmy 2-3 tysiące złotych spłacać. A teraz, gdybyś ty te 2-3 tysiące złotych przeznaczył na przykład... I tu jest właśnie kwestia tego, jak by tu interes wymyśleć, gdzie ty wiesz, że będziesz mieć 2-3 tysiące miesięcznie, możesz to przeznaczyć, teraz święta idą, ludzie kupują całą masę rzeczy, mnóstwo teraz moich kursantów zapisało się na szkolenia z Allegro, z Amazona, z innych kursów, bo widzą, jak to się teraz rewelacyjnie sprzedaje. Więc zamiast kupować głupi samochód za 100 tysięcy złotych, których i tak nie masz, lepiej te 2-3 tysiące, dobra, potrzebujesz i tak wpłatę pierwszą tam za 20 tysięcy, 20%, te 20 tysięcy lepiej za to kupić towar u producenta i go sprzedać. Na przykład. A może jesteś dobry w jakichś usługach, więc wtedy zamiast brać na kredyt jakąś tam maszynę, to kupujesz sobie maszynę i coś tam wytwarzasz. Dlatego ja unikam kredytów jak ognia. Zdarzyło mi się raz przez całe życie wziąć kredyt na samochód. To był mój drugi samochód w życiu. Wtedy byłem młody i głupi, to jeszcze wtedy kupiłem na kredyt. A miałem samochodów kilkadziesiąt i nie kupuję na kredyt. Jeśli mnie nie stać, to mnie nie stać, po prostu. I to jest, widzisz, też właśnie taka mobilizacja. Bo jeśli ja coś potrzebuję, to wtedy kombinuję, co by tu zrobić, żeby te pieniądze zarobić na to, a nie żeby pójść na łatwiznę i pójść do banku i mieć ten topór nad głową, że ja muszę coś spłacić. Ja wolę mieć świadomość taką, że co miesiąc mi spłynie jakaś gotówka z inwestycji, a nie, że ja muszę zapłacić komuś za to, że mi pożyczył pieniądze. I z tą myślą Cię zostawię do przemyślenia.